Proces pomiędzy szpitalem a Narodowym Funduszem Zdrowia trwał blisko dwa lata. Sprawa dotyczyła zmiany firmy, która świadczyła na rzecz lecznicy badania diagnostyczne. Nowy kontrakt wygrała firma StarMedica. Nie mogliśmy tu znaleźć jakby innej lokalizacji, więc chwilę musiało to potrwać, zanim jedna firma stąd odeszła, a druga zaadaptowała te pomieszczenia, zainstalowała przede wszystkim sprzęt i w tym czasie oczywiście świadczone były te usługi z zakresu diagnostyki obrazowej w tych tymczasowych, yy, mobilnych pracowniach. Podczas kontroli NFZ stwierdził uchybienia w tym działaniu i w związku z tym naliczył karę w wysokości około miliona złotych. Szpital odwołał się od decyzji i karę zmniejszono do 570 tysięcy złotych. Pieniądze trzeba było jednak zapłacić. Sprawa trafiła do sądu i ostatecznie pod koniec 2017 roku zapadło rozstrzygnięcie. W drugiej instancji sąd apelacyjny we Wrocławiu przyznał nam jednoznacznie rację, twierdząc, że działanie NFZ-u było tutaj absolutnie nieuzasadnione. Narodowy Fundusz oddał Szpitalowi te pieniądze wraz z odsetkami, czyli w sumie ponad 660 tysięcy złotych.